Cześć, witajcie, dzień dobry. Słuchajcie, ci, którzy jeszcze nie subskrybowali, zapraszam do subskrybowania kanału. Może się czasem wam przydać jakaś informacja, to nie boli. Jak się filmik przyda, liczę oczywiście na łapeczkę w górę. Słuchajcie, poruszymy dzisiaj temat taki z silnikiem Common Raila w dieslu. Znaczy generalnie, słuchajcie, dzisiaj w większości silników diesla to są silniki z Common Railem, dlatego tych przypadków, słuchajcie, może być bardzo wiele. Słuchajcie, tu jest pojazd z 2008 roku, który jest na systemie Boscha Common Raila, ale do czego zmierzam? Tutaj, tak jak widzicie, o tu leci sobie wężyk do gruszki od turbiny. No i słuchajcie, co poruszamy, jaki temat? Piszecie do mnie bardzo często, gęsto, taką sytuację. Wtryski były zrobione, cały układ był zrobiony paliwowy. Wtryski zostały zakodowane, czyli wklepane kody, takie te, które się wklepuje na wtryskach. Któreś tam na filmiku poruszałem już ten temat, więc nie będę już tutaj do tego przytaczał. Natomiast słuchajcie, do czego zmierzam? Piszecie, że wszystko zostało wykonane, a podczas jazdy około 2000 obrotów, jak próbujecie na przykład wcisnąć gaz, czy zmienić, powiedzmy, jego położenie, następuje kilka takich dużych, mocnych szarpnięć. Z czego to pochodzi? Słuchajcie, no, zrobiłem sobie eksperymencik i doświadczenie, żeby się o tym przekonać, bo inaczej, słuchajcie, podczas jazdy się tego zrobić niestety nie da. Wpiłem sobie, słuchajcie, manometr taki podciśnieniowy do sterowania gruszki. Nie każdy pojazd ma, słuchajcie, sterowanie gruszki, ale w tych pojazdach akurat, w których jest, to zdarza się sytuacja taka, że wszystko zostało wklepane, wszystko zostało, przyjmijmy, zaadoptowane. Natomiast zdarza się bardzo często sytuacja taka, że tak jak mówię, puścimy gaz, on sobie zrobi jakieś tam szarpnięcia, aczkolwiek te szarpnięcia bardziej są w momencie, gdy próbujemy tego gazu wcisnąć. Wtedy następuje kilka takich dosyć mocnych, szybkich szarpnięć. No i zaraz wam wyprostuję, z czego się to bierze. Otóż słuchajcie, sytuacja jest taka, że nie tylko wtryski są rozpoznawane przez komputer, ich praca, natomiast słuchajcie, do tego dochodzi dodatkowo przepustnica, do tego słuchajcie, dodatkowo dochodzi słuchajcie, sterowanie turbiny. Dlaczego przepustnica? Może się czasem, słuchajcie, okazać tego typu sytuacja, że nasz przepływomierz powietrza pokazuje jakąś wartość inną, która jest gdzieś tam na odchyłce. I wtedy wiadomo, że jednocześnie nasza przepustnica myśli, że jest, powiedzmy, przytkana, mniej, powiedzmy, otwarta, mimo że jest zamontowany suwak i rozpoznaje otwarcie, ale wie, że on się na przykład albo zaczyna dusić, czy tego powietrza dostaje za dużo, więc on próbuje sobie coś zrobić. W większości ta informacja pochodzi tylko gdzieś tam, powiedzmy, na wolnych obrotach. Ale słuchajcie, podczas jazdy ta informacja już nie jest przepustnicy czy z czegoś. Tylko słuchajcie, jest uczenie się przepływomierza, czyli masy powietrza do wysterowania tego silnika. No i słuchajcie, niektórzy by się z tego śmiali, może i tak, śmiejcie się, ale sytuacja jest taka, że nie każdy wydech jest idealny, nie każdy kolektor ssący jest 100% drożny i te odchyłki gdzieś tam, słuchajcie, są w jakiś sposób wyłapywane. Przez chociażby, słuchajcie, przepływomierz powietrza, który wyjątkowo, teoretycznie ktoś by powiedział, że to jest tylko przepływomierz, aczkolwiek, słuchajcie, ma bardzo duże znaczenie. Zróbcie sobie eksperyment taki, za przepływomierzem powietrza zróbcie sobie dziurkę malutką, to przekonacie się, jakie lewe powietrze ma jakie wielkie znaczenie na pracę silnika. Ale zmieniając temat i wracając do zagadnienia, któreśmy ruszali, słuchajcie, jest taka sytuacja, że jeżeli wtryski były powklepywane prawidłowo i my sobie jedziemy, a nasz silnik, może nie silnik, tylko komputer był zrestartowany i on wymaga adaptacji od nas, czyli udostępnienia mu warunków do takich, żeby sobie zapisał,
to on wtedy, dochodząc do odpowiedniej temperatury silnika, bo często jest to przy wyższej temperaturze silnika, czyli już dogodnej dla jego adaptacji, następuje właśnie to takie szarpnięcie. Te szarpnięcia, słuchajcie, często gęsto są przez kilkanaście dni, po czym one są coraz mniejsze i one po prostu najnormalniej w życiu ustępują. Rzecz jest jaka. Tak jak tutaj widzicie, ta turbina, ona, słuchajcie, sterowana jest, o, tam gdzieś na przykład widzimy na ściance, o, dokładnie, to jest elektrozawór. To jest zaworek, który steruje pod ciśnieniem tutaj, o, tej gruszki, którą teraz widzicie. I jest taka sytuacja, że słuchajcie, ten zaworek, on nie ma wewnątrz zamontowanego suwaka, który by mierzył podciśnienie, jakie panuje. On najnormalniej w życiu jest tylko sterowany PWM-em, czyli tak jakby, żebyście mogli zrozumieć, generatorem, który wie, jak wysterować mniej więcej cewką. I on tym steruje, natomiast czujniki, które są typu MAF, czyli czujnik przepływomierz, MAP sensor, czyli czujnik wysokiego ciśnienia, na podstawie tych czujników on sobie, słuchajcie, stara skalibrować do końca turbinę, bo wiadomo, czasem może się okazać sytuacja taka jeszcze, że macie na przykład geometrię, bo tu jest, słuchajcie, czym steruje to podciśnienie w tej gruszce? To podciśnienie steruje, słuchajcie, taką sztangą, która jest na zmiennej geometrii w turbinie. Jak się to ma tak na chłopski rozum? Ano tak, że to jest taka sztanga, która przestawia klapki wewnątrz takie łopatki, zmieniając jednocześnie ruch powietrza, czyli ukierunkowanie tego ruchu powietrza w turbinie. Czyli to jest tak potocznie zwana geometria. Nie będę wam tłumaczył dokładnie, jak zasada działa turbiny. Musielibyście zobaczyć sobie gdzieś tam w sieci albo podglądać, jak turbina wygląda rozebrana. Wtedy byście wiedzieli, na jakiej zasadzie to działa. To nie jest jakaś tam wielka filozofia. Natomiast słuchajcie, komputer musi się wyuczyć sterowania właśnie tym zaworkiem, który tu widzicie, sterowania tym zaworkiem względem, słuchajcie, tej gruszki, bo to jest tylko podciśnienie i on nie widzi tej wartości tego podciśnienia, tylko on widzi wysterowanie tych czujników powietrza, które są, co wam wcześniej mówiłem, i on stara się przyuczyć tej pracy, czyli wysterować sobie turbinę na tyle dogodnie, żeby to doładowanie było przy określonym ciśnieniu prawidłowe. I on sobie wtedy rozpoznaje, że aha, w tym momencie widzi, że ta moc wzrosła, widzi, że wzrosło to ciśnienie, bo on to nie widzi mocy, czy wzrosło, natomiast widzi ciśnienie, że wzrosło w kolektorze ssącym, czyli turbina jest w pełni doładowana, na przykład przyjmijmy przy około 2500 obrotów, i on sobie w tym momencie przypisuje, przy jakiej pracy wysterowania tego zaworka ten szczyt nastąpił. I to samo się dzieje przy obrotach tam powiedzmy 2000. Jak ta turbina zaczyna wbijać się na obroty, to on wtedy zaczyna przyuczać się wysterowanie właśnie tego zaworka. Także będziecie mieli, słuchajcie, już rozeznanie, z czego wam pochodzi to szarpnięcie takich kilku. To na pewno, słuchajcie, nie są wtryski. Żebyście czasem nie mówili, że ktoś wam wtryski źle zrobił, czy wy źle zrobiliście źle, że coś tam jest jeszcze nie tak. Nie. To jest, słuchajcie, normalne. I co jest najciekawsze, że takie coś może również wystąpić przy turbinach, które sterowane są, słuchajcie, z silniczka krokowego, czyli nie pod ciśnieniem, tylko silniczkiem krokowym. I mimo że tam jest suwak, no to niestety, słuchajcie, czasem jest tak, że turbina nie domaga. Czasem jest tak, że kolektor ssący gdzieś tam ma delikatnie nieszczelność. Może być tak, że powiedzmy nasz wydech jest troszkę przytkany i te ciśnienia już gdzieś tam odbiegają od parametrów. I wtedy on najnormalniej w życiu sobie korekcję robi sterowania turbiny, co bardzo często jest pomijane. Więc dlatego ci, którzy wiedzą i się zagłębiają, to myślę, że znają ten temat, a ci, co nie znają, to już myślę, że poznali wstępnie. Jak gdzieś tam, słuchajcie, się pomyliłem, bo no mówię, ja tego nie czytam, ja mówię po prostu z głowy, no to starajcie się, słuchajcie, prostować, ale myślę, że wytłumaczyłem wszystkim, no tak, bynajmniej wiedzę taką, jaką ja posiadam, nie? Także będziecie wiedzieli na podstawie doświadczenia, które wyszło, zaczęła wskazówka skakać, czyli już dało mi to informację, że turbina podlega po prostu również adaptacji, nie tylko same wtryski. No, także słuchajcie, jak filmik się przyda, łapeczka w górę,
Zapraszam naprawdę jeszcze raz do subskrybowania kanału. Coś potrzebujecie, to piszcie. No i cóż, szerokości życzę, mniej problemów z common railami. Przyjdą elektryki, nie przejmujcie się, to wtedy dopiero się zaczną problemy, bo póki na razie wierzcie mi, że to jest pikuś. Także póki co jeszcze raz, do zobaczenia, dzięki za wytrwanie, cześć.